Witam serdecznie na kanale kuchniamagdy.pl. Dzisiaj przygotujemy ciasto castanets. Musimy przygotować sobie spód ciasta, a na niego potrzebujemy 400 g masy krówkowej kajmak, 100 g orzeszków ziemnych solonych, 400 g dżemu porzeczkowego i jednej paczki krakersów. Bierzemy sobie foremkę, wykładamy ją papierem do pieczenia. Na spód wykładamy krakersy. Orientacyjna ilość to 22 sztuki. Nam udało się je ułożyć bez docinania. I taką foremkę na chwileczkę na bok. Teraz blender z funkcją siekania, ewentualnie nożem, orzeszki solone i siekamy na drobno. Po posiekaniu musimy połączyć je z masą krówkową kajmak. To chwileczkę zajmie, ale starajmy się dosyć dokładnie to wymieszać. Ok, mamy wymieszane, wracamy do naszej foremki. Będziemy wykładać tą masę na nasze krakersy. Proponuję tak jak ja, porcjami, żeby łatwiej było później rozprowadzić po tych krakersach. Jak Państwo widzą, nie odrywając łopatki, rozprowadzamy naszą masę. Tutaj muszę podziękować mężowi za pomoc. Masa sprawnie rozłożona, pora na drugą warstwę krakersów. Ich orientacyjna ilość to 23 sztuki teraz. Tutaj musieliśmy troszeczkę dociąć. A na wierzch wykładamy dżem porzeczkowy. Najlepiej porcjami sobie też rozłożyć i powolutku, podobnie jak poprzednią masę, rozprowadzamy. Tutaj też dziękuję mężowi za pomoc. Sprawnie mu to idzie. I mamy przygotowane spody. Na razie foremkę sobie odstawiamy. Zajmujemy się kremem. A do niego potrzebujemy 800 ml śmietanki kremówki 30%, 250 g serka mascarpone, 400 g cukierków kasztanków, 3 łyżki żelatyny, opcjonalnie, i 80 ml rządku do żelatyny. Najpierw zajmiemy się cukierkami, które musimy drobno posiekać, albo znowu w blenderze z funkcją siekania, albo nożem. Myśmy już posiekali. Zostawiamy na chwileczkę. Teraz zajmiemy się żelatyną. Wsypujemy ją do miseczki, zalewamy wrzątkiem. Zostawiamy do napęcznienia. A jak napęcznieje, mieszamy z wodą, tworząc jednolitą konsystencję płynu. Zostawiamy do wystudzenia. Jeżeli ktoś nie lubi z Państwa żelatyny, nie będzie musiał jej używać. A teraz śmietanka kremówka bezpośrednio wyjęta z lodówki, w której chłodziła się przynajmniej 12 godzin, i ubijamy ją. Ponieważ my będziemy używać żelatyny, wyłapujemy moment, kiedy śmietanka zaczyna gęstnieć. Nie ubijamy jej na sztywno, tylko wyłapujemy ten moment. Po wyłapaniu momentu, kiedy zaczyna gęstnieć, dodajemy serek mascarpone. A po dodaniu całego serka dodajemy wystudzoną żelatynę. Wystudzoną, to znaczy jeżeli paluszek włożymy do środka i temperatura jest obojętna, dodajemy. Jeżeli ktoś z Państwa nie chce używać żelatyny, musi śmietanę wcześniej ubić na sztywno,
Ona po prostu nie na pół sztywno, tak jak myśmy wyłapywali moment, tylko musi być na sztywno ubita. A teraz wszystko musimy dobrze wymieszać. Żelatyna ma tendencję do opadania na spód, więc pamiętajmy o spodzie, o bokach. A na koniec posiekane cukierki, kasztanki. Dodajemy wszystkie, ale najlepiej dodawać sobie partiami, żeby było łatwo wymieszać wszystko. Tutaj zmniejszymy sobie już obroty, żeby nie było przebicia tej śmietanki. I jeszcze końcówka cukierków. Mieszamy. A jak wszystko dobrze wymieszamy, wracamy do naszej foremki z przygotowanym spodem i tą naszą masę będziemy wykładać na wierzch drzemu. Tutaj też zróbmy to partiami, lepiej będzie, łatwiej będzie to sobie rozłożyć, później wyrównać. Powolutku rozprowadźmy po całości, uzupełnijmy, wyrównajmy. A na sam wierzch ścieramy sobie cukierki i kasztanki, 1-2, jak Państwo wolą. Ciasto wkładamy do lodówki, przynajmniej na kilka godzin, żeby te masy dobrze stężały. Ciasto zaskakuje swym smakiem, jest rewelacyjne. Zapraszam do subskrybowania naszego kanału oraz na kolejne porady i przepisy na kuchniamagdy.pl.